Zapraszamy na historyjkę, do której tekst i ilustracje przygotował Artur Kamieniecki. Wytęż wzrok i nadstaw ucho. Będzie historyjka zaraz. Teatr i książka naraz. Psie życie. Cześć, jestem Taro. Mam już 5 lat, więc jestem dorosły. Lubię się bawić, biegać, skakać. Ale dorosłość to też odpowiedzialność za moją rodzinę. Chcę Wam opowiedzieć historię. Byłem wczoraj u weterynarza na szczepieniach. Okropne przeżycie. Nie chciałem tam iść, ale tata powiedział, że trzeba się szczepić, aby nie chorować. Dostałem zastrzyk. W gabinecie weterynarza była taka duża waga. Szybko na niej usiadłem. Wskazała 31 kg. To chyba nie jest dużo, jak na dorosłego labradora. Na tej wadze to nie ja powinienem siadać, ale mój pan Jakub. Kuba ma 12 lat i wcale nie jest dorosły. Mieszka w Lęborku. Ma dom, ogród i pełno miejsca do biegania. Moja rodzina to tata Marek, mama Małgosia, mój pan Jakub i jeszcze Blanka, chomiś i Sami. Sami nie liczy się w tej historii. Jest żółwiem greckim. Nie potrafi pomóc mi w moich problemach z Kubą. Tylko kiwał głową ze swojego terrarium na znak, że całym sercem popiera mój projekt. Chociaż, gdy się tak głębiej zastanowić, to Sami ciągle pokazywał Kubie, jak należy się odżywiać. On uwielbia jabłka, marchewkę, sałatę, wszystkie owoce i warzywa. Jakub często obserwował, jak Sami ze Smakiem zjada liście sałaty, jak śmiesznie kręci pyszczkiem. Mój pan śmiał się przy tym i sam zaczął jeść marchewki. Może to zasługa Samiego? Nie mogę tego wykluczyć. Moje kłopoty rozpoczęły się od czasu, gdy mama poszła do pracy. Ludzie narzekają na pracę, na podatki, na polityków. Nic z tego nie rozumiem. Po co chodzą do pracy? Nie lepiej pobiegać po łące, pogonić kota sąsiadów, poczekać na listonosza? Mamy teraz długo nie ma w domu. Wraca dopiero wieczorem i nie ma dla mnie już wiele czasu. Został mi Kuba. Bardzo kocham mojego pana. Tulę się do niego, bawimy się razem. Kuba siada na mój grzbiet, ja udaję konia, ale miesiąc temu upadłem pod ciężarem Kuby. Mój pan strasznie utył. Jakub pożerał pizzę, spaghetti, zapiekanki, frytki. Uwielbiał czekoladowe cukierki. Całe dnie spędzał przed komputerem, grając w strzelaninki. Laptop zasłonił mu cały realny świat. Jest wiosna, świeci słońce, rosną kwiatki. Ja chcę biegać z moim panem, przynosić mu patyki, chodzić na spacery na łąkę. Tam jest dużo nowych zapachów. Mój pan tylko siedzi w domu przed komputerem, zajada cukierki i wcale nas nie zauważa. Po wieczornej naradzie z kotką Blanką i chomisiem postanowiłem to zmienić. Plan był taki: zmusić Kubę do ruchu na świeżym powietrzu i zdrowego odżywiania. By odzyskał radość życia, zauważył budzącą się wiosnę, stracił parę kilogramów i często się z nami bawił. Czy pies, kot i chomik potrafią dokonać takich zmian w młodym człowieku? Postanowiłem udawać, że co godzinę muszę wyjść, bo chcę się załatwić. Siadałem pod drzwiami, piszczałem, szczekałem, drapałem, a Kuba, słysząc te rozpaczliwe prośby, musiał ze mną wyjść. Ciągnąłem go na smyczy, byle dalej od domu. To ja prowadziłem Kubę na spacer, a nie on mnie. Udało się. Kuba dawał się prowadzić jak baranek. Trochę się denerwował, gdy za godzinę ponownie szczekałem pod drzwiami. Rad, nie rad wychodził ze mną na spacer. W czasie, jak my spacerowaliśmy po okolicy, to
Chomiś uciekał ze swojej klatki i powoli przenosił cukierki z biurka Jakuba do swojej klatki. Na miejsce cukierków podkładał ziarna słonecznika i dyni. Cukierki zakopywał w sianku. Jakub, jak siadał do komputera i zaczynał grać, to nawet nie zauważał tej zmiany i machinalnie podgryzał zdrowe ziarna w miejsce niezdrowych słodyczy. To była ciężka praca dla Chomisia. Tylko mama, sprzątając w sobotę klatkę, bardzo się dziwiła, skąd te cukierki. Blanka też ma swój udział w zmianie trybu życia Kuby. Kotka układa się do stu na zamkniętej klapie laptopa. Komputer lekko ogrzewał futerko, a ona cichutko mruczała. Kuba bardzo kochał swoje zwierzaki i rezygnował z ponownego włączania komputera. Z biegiem czasu Jakub tak przyzwyczaił się do spacerów, że wypełniały mu one każdą wolną chwilę. Klapa laptopa stała się miejscem odpoczynku Blanki. Kuba zamiast cukierków podgryzał pestki dyni i słonecznika. Jakub stracił parę kilogramów, biegał z psem, dużo spędzał czasu na świeżym powietrzu, śmiał się radośnie, a nawet poprawił stopnie z matematyki. Ocencie sami, czy to Kuba pomógł zwierzętom, czy zwierzęta Kubie. Do tego myślę, że jesteście teraz w podobnej sytuacji. Bardzo dużo czasu spędzacie w domu, przed komputerem, robicie lekcje, bawicie się w domu, więc może pomyśleć o tym warto, żeby wyjść trochę na podwórze. Jak już wyjdziecie na dwór, to zapraszamy Was do biblioteki. Jak przyjdziecie tutaj, to z kolei podpowiemy Wam, jak inaczej można się bawić. Mamy do tego mnóstwo pomysłów i świetne zaplecze w postaci ciekawych książek, gier planszowych, gier terenowych. Do zobaczenia!